Cześć, zapraszam Was na wywiad z Arturem Witosiem, który jest również beneficjentem naszej fundacji. Artur zajmuje się relacjami damsko-męskimi i dostarcza mężczyznom wiedzy odnośnie kobiet, związków i randek. Zobaczcie, na jakie ciekawe pytania dzisiaj nam odpowie. Zapraszam. No dobrze, słowem wstępu powiedz proszę, czym się zajmujesz, jak długo i na czym polega Twój zawód? Właśnie. Czym się zajmuję? Otóż od 2 lat, no teraz będzie leciał drugi rok, zajmuję się relacjami damsko-męskimi. I tutaj, jeżeli mówimy o relacjach damsko-męskich, to zajmuję się jakby ze spojrzenia mężczyzny. A więc jako mężczyzna pomagam też mężczyznom nawiązywać romantyczne relacje z kobietami. No i, że tak powiem, obsługuję wszelkie problemy z tym związane. Więc tymi słowami można jakby skrócić moją działalność. Udany jest do tego pewien. Okej, jak długo? 2 lata. Teraz będzie leciało 2 lata, jeżeli chodzi o działalność. No ale żeby mieć tą wiedzę, no to musiałem już wcześniej troszkę zacząć. Jasne. Powiedz mi, skąd taki pomysł? No bo nie jest to dość spotykane u mężczyzn przede wszystkim. No, tak naprawdę pomysł wyrósł z frustracji mojej, ponieważ to były późne czasy gimnazjum i wczesne czasy liceum, gdy po prostu, no, jak mężczyzna, chciałem właśnie jakiś nawiązać kontakt z płcią przeciwną, no, były problemy. Były problemy, no i żeby te problemy rozwiązać, musiałem się czegoś nauczyć. No i tak się zainteresowałem płcią przeciwną, no, że zostało mi to na dłużej i teraz robię to jako osoba, która doradza, a nie uczy się, więc to taka zmiana. Ale faktycznie widzę, że mężczyźni potrzebują takich rad. Ja sam potrzebowałem, więc wiem, jak to wygląda. Więc i jak zresztą sam powiedziałem, zainteresowałem tym. No dobra, ale jak zaczynałeś? Czy, nie wiem, czytałeś jakieś książki, oglądałeś coś tam na YouTubie i na początku doradzałeś kolegom? Czy... To znaczy, na samym początku to czytałem i sprawdzałem. Sprawdzałem, jak to było. Więc jeżeli chodzi o sprawdzanie, to na samym początku, jak miałem tą wiedzę, miałem dosyć dużo wiedzy, i tak popełniałem mnóstwo błędów. Więc tutaj, jeżeli chodzi o moje doświadczenie, dużo doszło empirii. Doszło bardzo dużo właśnie doświadczeń, to dużo negatywnych. I właśnie mogę sobie weryfikować, to działa, ok, to nie działa. I dzięki temu właśnie zdobyłem takie doświadczenie. No a potem już szło coraz lepiej, jak to zresztą jest w innych dziedzinach, że ćwiczymy, potykamy się. No, potem nam się wreszcie udaje. I jestem w tym momencie, w którym teraz jestem. Mam jakąś tam wiedzę, popartą praktycznymi doświadczeniami, też teoretyczne mam dosyć dużo i też widzę, że jak doradzę innym, jeszcze przed właśnie założeniem swojej działalności, doradzałem właśnie znajomym, kolegom. Zresztą sam widziałem, jak to przebiega i widziałem, że to ma sens. Więc postanowiłem właśnie pomagać i myślę, że ma to sens. I to jest właśnie bardzo fajne, że mogę pomagać mężczyznom i widzę, że to działa. To jest bardzo satysfakcjonujące. Okej, czy uważasz, że mężczyźni, bo przynajmniej mi się wydaje, że mężczyźni nie mają takiej łatwości przyznania się do tego, że czegoś nie potrafią. Jak to jest, że znajdujesz klientów? Bo mi się wydaje, że jednak facet nie przyzna się do tego, że nie potrafi poderwać dziewczyny, nie potrafi stworzyć związku, a jednak twoja firma funkcjonuje, więc... Tak. Dotknąłeś bardzo, bardzo newralgicznego punktu męskiego. Otóż właśnie tego wysokiego ego i dumy, tak? To bardzo prawdziwe. Sam swego czasu miałem taki problem, że cóż, ja już jestem mężczyzną, ja się z tym urodziłem, ja wiem, jak to robić. Okazuje się, zresztą za Sokratesem mówiąc, że wiem, że nic nie wiem tak naprawdę. I myślę, że 90% mężczyzn naprawdę nie wie. Nieraz robią to po prostu, no, od tak. Sugerują się jakimiś radami, ale robią to raczej nieświadomie, tak? I bardzo często popełniają błędy. I moment, w którym mężczyzna mówi sobie, kurde, ja muszę się nauczyć, muszę może jakoś się doszkolić, jest wtedy, gdy wszystko się pali. Gdy naprawdę jest mocne uderzenie, mocny kopot życia, nic się nie układa. Widzimy znajomych w związkach, tutaj mają jakieś kontakty z kobietami, my nic. I wtedy jest taka pozytywna frustracja, mówi się wtedy, okej, ja muszę coś zmienić. I wtedy faktycznie osoba wpisuje sobie na początku nieśmiało, w Google jakieś frazy i potem się w to wgłębia i
I dochodzi do takiego momentu, że mówi sobie, kurczę, praktycznie nie za dużo wiem i chciałbym się doszkolić. Bo tutaj chciałbym zwrócić uwagę na coś takiego, że gdy na przykład wybieramy sobie komputer, prawda? No to komputer ma wobec nas jakąś służebną rolę i służy nam 5-6 lat. No, to zanim kupimy komputer, to czytamy fora, patrzymy specyfikacje, procesor, RAM, wszystko musi być idealne. Tak samo z samochodem. Pytamy się mechanika, no, miodem, prawda? Ale gdy przychodzi do, według mnie, bodaj najważniejszej decyzji w naszym życiu, czyli wybranie kobiety, która będzie nam 20-30 lat towarzyszyła, która nie ma takiej służebnej roli jak ten komputer i trzeba z nią jakby żyć, jakoś trzeba też dochodzić do porozumienia, to mężczyźni mówią sobie, nie potrzebuję niczego, prawda? Ja już to wiem. No potem się okazuje, że nie wiedzą i wtedy spotkają mnie. Okej, okay, już mam tytuł, porównał dziewczynę do komputera. Tak, możliwe bezpośrednio, ale coś może w tym wyborze jest jakiś tutaj. To powiedz mi teraz, jakich kobiet szukają współcześni mężczyźni? To bardzo ogólne pytanie i różni mężczyźni szukają różnych kobiet, tak? Więc mógłbym tu podać kilka kategorii, bo są mężczyźni, którzy faktycznie szukają kobiet do jednej bardzo ściśle sprecyzowanej czynności. I takie kobiety znajdują, oczywiście, ale w większości mężczyźni jednak szukają tej kobiety do związku. Kobiety, która mimo wszystko będzie z nimi w tej romantycznej relacji i nie będzie to taka przygoda jednorazowa. Wiadomo, zdarzają się tacy faceci, ale co najciekawsze, nawet tacy faceci, którzy właśnie szukają jakichś jednorazowych przygód, w końcu dochodzi do nich to, że jednak chcą czegoś więcej niż to. Tak? Więc w większości mężczyźni szukają właśnie kobiet do stałego związku. I jeżeli chodzi o kobiety, jakich konkretnie szukają mężczyźni kobiet, to też można by się dużo rozwodzić. Ale mógłbym to zamknąć w takim ogólnym stwierdzeniu, że mężczyźni szukają kobiecych. I to jest związane właśnie z tym, że w relacji damsko-męskiej jest to jedna z najważniejszych tutaj moich zasad. Przyciąga nas między płciowo, że tak powiem, różnice wszelkie. Czyli kobiety właśnie uwielbiają mężczyzn dlatego, że są mężczyznami i odwrotnie, tak? Więc to też jakby tutaj piszę o tym, że statystycznie kobiety mają większe powodzenie u kobiet niż te bardziej męskie kobiety. No i to jest jakby podyktowane dialogą, jesteśmy właśnie dlatego, to jest fajne, jesteśmy tacy różni i to nas jakby przyciąga, więc tak jakby tak bardzo pokrętnie i szczegółowo odpowiedziałam na to pytanie. Okej, bo następne pytanie, jakie chciałam zadać, to odnosiło się do tego, jaką cechę powinien mieć mężczyzna, żeby przykuć uwagę kobiety, ale trochę mi odpowiedziałeś. Rozumiem, że musi być męski. Tak, no i to jest też taka kategoria, która jest bardzo ogólna i szeroka. Tak? Tą męskość można by też podzielić na kilka mniejszych. I bardzo ważne, jeżeli chodzi o kontakt z kobietami, to jest na pewno test fizycznej atrakcyjności. Czyli no tego nie przeskoczymy. Jeżeli mężczyzna ma urodę jaką ma, no nie można na to poradzić nic. Może jednak jakoś lekko podostrzegać, znaczy dbać o siebie, dbać o higienę, ubiór i takie inne drobne rzeczy, które niby są drobne, ale mają duże znaczenie, ale najważniejsze jest to, żeby po prostu wpaść w gust kobiety. Bez tego nie ma udanego związku, nie ma tak zwanego romantycznego zainteresowania. Więc na samym początku mężczyzna musi fizycznie zaakceptować kobietę i kobieta zaakceptować fizycznie mężczyznę i potem wchodzi wnętrze. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o męskie cechy, to na samym początku chyba postawiłbym poczucie humoru. Tutaj poczucie humoru potrafi wiele rzeczy zdziałać. I potem oczywiście pewność siebie w kontaktach z kobietami. I czego na pewno mężczyzna nie powinien robić, to nie powinien być właśnie nudny i też nie powinien być zbytnio przytłaczający, ponieważ gdy są te pierwsze randki, gdy zaczynamy randkować z kobietą, to my mężczyźni po 3 dniach jesteśmy dokładnie. Naprawdę jesteśmy bardzo szybcy w tym, a kobiety, jeżeli chodzi o takie romantyczne relacje, bardzo długo dojrzewają do tego. Więc musimy właśnie powoli rozwijać relacje, dawać przestrzeń, też nie wysypywać się z uczuciami kobiecie, też
jej tak nie przytłaczać. Bo akurat dziś bodajże miałem taką sytuację, pisał do mnie czytelnik, że była zainteresowana kobieta jak najbardziej i od razu po pierwszej randce zabrał ją na dwutygodniowe wakacje. No, po tych dwutygodniowych wakacjach wszystko się zepsuło, dlatego że za dużo. Po prostu za dużo i tak samo jak z jedzeniem, jak się za dużo najemy, to niestety. Ale wychodzi to po okiem i to wyszło niestety. A powiedz mi, bo powiedziałeś, że mężczyzna musi być pewny siebie. Zgodzę się z tobą w 100%. Natomiast jak się nad taką pewnością siebie pracuje? Bo wiadomo, że nie każdy ma ją urodzoną. Rozumiem, że ty pomagasz. Tak, to znaczy, no jeżeli chodzi pomagam, to też jest, nie jest takie proste, bo nie jestem w stanie napisać jakoś poradnika po przeczytaniu, którego mężczyzna będzie pewny siebie. Tutaj jeżeli chodzi o kontakty z kobietami, no trzeba dużo działać, dużo samemu zrobić pracy, no bo tak naprawdę jeżeli chodzi o pewność siebie z kobietami, jak i też pewność siebie w innych sferach, to tutaj empirię. Tutaj trzeba naprawdę dużo działać samemu i to tak jak na siłowni. Na początku, jak zaczniemy ćwiczyć, nie podniesiemy naprawdę jakichś dużych ciężarów, no, nie będziemy wymieniać, tak? Ale im więcej będziemy ćwiczyć, im wyższe ciężary powolutku, zaczyna to wszystko funkcjonować i wchodzimy na coraz wyższy poziom. Tak samo jest z pewnością siebie z kobietami. Więc na samym początku po prostu trzeba mieć kontakt z kobietami, rozmawiać, próbować randkować. Wiadomo, na początku może być kicha, ale trzeba próbować. Bo też akurat opisuję taką sytuację dosyć żartobliwie, że mężczyźni chcą zrobić dziewczynę. Chcą zrobić dziewczyny, tylko że nic nie robią w tym kierunku. I to akurat mam taką anegdotkę. Taka mężczyzna można porównać do Żyda, który chce wygrać w lotka. I naprawdę bardzo mocno chce wygrać tego lotka, modli się do Boga codziennie i nie wygrywa. I wreszcie któregoś dnia się zdenerwuje. Jest sfrustrowany i mówi: Boże, dlaczego ja nie mogę wygrać tego lotka? No i oczywiście Bóg już nie może wysłać tych złorzeczeń i mówi: dobrze, wygrasz. Chociaż raz z niego zagraj. To tak samo jest z mężczyznami, którzy chcą zrobić dziewczynę, a siedzą w domu i czekają, że jakaś przyjdzie. No, ciężko będzie. Ciężko. Po prostu trzeba działać, jeżeli chodzi o pewność. I to przychodzi, tylko tutaj trzeba potrzeba dużo pracy, a wiele osób czeka na natychmiastowe rezultaty. Dobra. Teraz powiedz mi, bo nie wiem, czy aktualnie jesteś w związku, ale jak dziewczyny, z którymi ty się spotykasz, podchodzą do tego zawodu? Aktualnie jestem w związku, tak. Od kilku ładnych lat. Jeżeli chodzi o to, że dziewczyny tutaj zawęzimy do dziewczyny. Okay. Jak podchodzi do tego? Bardzo liberalnie i bardzo z taką akceptacją. Nawet dziś, mówiąc o tym, że będę miał wywiad, dostałem mnóstwo wsparcia. A nie za bardzo chciałem właśnie wyjawiać tego, czym się zajmuję, ale przez swoje niezdarstwo przyszłodek to pokazałem, więc już nie było co ukrywać. Ale jak najbardziej tutaj to odkrycie mojego działania, mojej działalności wiązało się z pełną akceptacją. I zresztą spodziewałem się, bo moja partnerka jest bardzo w takich sprawach tolerancyjna, to może złe słowo, ale akceptuje to i nawet wspiera, więc jest jak najbardziej w porządku. Okej, powiedz teraz, jak dowiedziałeś się w ogóle o naszej fundacji, bo wiem, że prowadzisz akurat u nas startup. Jak to się stało, że wpadłeś akurat na żurawiu? Okej, jak to do tego doszło, że wpadłem na żurawiu? Warto powiedzieć, że przed tym, jak wpadłem na żurawiu, to już prowadziłem swojego bloga. Miałem już, tak naprawdę, gdy wpadłem na żurawiu, to był minął rok od założenia bloga, strony. I właśnie pisałem, tworzyłem artykuły, zbierałem rzesze czytelników, widziałem, że to wszystko fajnie działa. I znalazłem się w pewnym momencie, w którym już nie mogłem robić tego sam. Ponieważ pisałem właśnie na boku książkę, pierwszą książkę. I wiedziałem, że jako osoba fizyczna, no ciężko będzie sprzedawać książkę i też prowadzić działalność gospodarczą, więc musiałem jakoś znaleźć coś, co pozwoliło mi właśnie sprzedawać książki, udzielać konsultacji. I właśnie, jeżeli chodzi o fundację, to wcześniej chyba gdzieś widziałem informację na temat fundacji, więc na samym początku oczywiście kontakt, pierwszy, kilka czatów, maili, potem właśnie przybyłem na żurawiu i tak to się zaczęło w kwietniu.
tamtego roku bodaj. Także to niedawno dosyć. Okej, super. Widziałam też, że brałaś udział w konkursie organizowanym z okazji urodzin fundacji, dlatego tam cię właśnie wytrafiłam do wywiadu. Dziękuję Ci bardzo za super ciekawą rozmowę i mam nadzieję, że wszyscy, którzy mają kiedykolwiek mieli problem z dziewczynami, znajdą się na stronie udanyzwiązek.pl. Dokładnie, zapraszam.